Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. Mamy dzisiaj poniedziałek, także rozpoczynamy nowy tydzień, 28 marca. Zabieramy się pomalutku za szykowanie maszyn pod uprawę, pod sadzenie ziemniaków. Na pierwszy rzut idzie nowy nabytek. Jest to sadzarka dwurzędowa Grime GL42B. Jest to nasz nowy nabytek, nowy stary nabytek, maszyna oczywiście używana. Zakupiona w tamtym roku, jeszcze nią nie pracowaliśmy. Już w trakcie zakupu było wiadomo, że kilka rzeczy w niej jest do porobienia. Mamy tutaj do wymiany czujnik dyszla, który jest uszkodzony. Jest kilka wycieków do porobienia, tutaj na przykład cieknie nam olej z jednego tłoka. Także zobaczymy, czy wystarczy tylko dokręcić tutaj śruby od przewodu, czy będzie jakaś grubsza awaria. Wszystko wyjdzie w praniu. Mamy również do wymiany czujnik tylnego koła, który jest odpowiedzialny za prędkość jazdy, prędkość roboczą, który również jest uszkodzony, oraz paski, które są popękane, tutaj już jest jeden zupełnie pęknięty. Wszystkie części już mamy w magazynie. Także od dnia dzisiejszego zabieramy się pomalutku za maszyny odpowiedzialne za uprawę oraz sadzenie ziemniaków. Sadzenie rozpoczniemy dopiero około, nie wiem jak to wychodzi, 15 kwietnia mamy święta Wielkiej Nocy. Także po świętach wielkanocnych będziemy rozpoczynać sadzenie ziemniaków. Przejdę teraz do następnej maszyny. Mamy tutaj kolejną maszynę do ziemniaków. Jest to Grime CS1500, tak zwany separator ziemi, separator kamieni. Może wizualnie ta maszyna nie wygląda zbyt pięknie, bo jest to maszyna z 1996 roku, ale w tamtym roku już nią pracowaliśmy. Jeżeli chodzi o pracę w polu, zdała egzamin w 100%. Tak jak dobrze wiecie, maszyna nie musi pięknie wyglądać, tylko ma robić jak najlepszą robotę. Z tego co pamiętam, w tamtym sezonie, jak ją odczepialiśmy, to do remontu był tylko i wyłącznie łańcuch, który tutaj jeden nam się zerwał, odpowiedzialny za napęd pierwszego tego wałka rurowego. Także na pewno będziemy musieli założyć nowy łańcuch. Brakowało tutaj kilka elementów gumowych odpowiedzialnych za wyrzut kamieni do tyłu. Tak jak tutaj widzicie, kilka sztuk nam się po prostu uszkodziło, sparciało, poodpadały. Także tutaj w te miejsca będziemy musieli powstawiać nowe te gwiazdy. Nie wiem, czy one tak się nazywają, ale tak na szybko tutaj je nazwałem. No i wszystko ogólnie wyjdzie w praniu. Także za chwilę zaczepiamy maszynę, bierzemy je na gospodarstwo, na podwórko, bo tu już, tutaj jest nasza druga działka. Tutaj trzymamy niektóre maszyny, ale nie wszystkie. A główne prace remontowe robimy na gospodarstwie, które znajduje się tam dalej. Tam mamy gospodarstwo, tu mieszkają moi rodzice, a tutaj mieszkam za płotem ja. Także przechodzimy do kolejnej maszynki i zaraz Wam coś jeszcze poopowiadam. I tu mamy trzecią maszynę, tak zwany rylec. Nazywa ona się konkretnie, podejdę do tabliczki znamionowej, Richard Pearson. Jest to maszyna również z 96 roku, tak samo jak przesiewarka, separator. W tamtym roku rylec pracował na areale 8 hektarów, praktycznie do samego końca bez szwanku. Jedyną rzeczą, która została uszkodzona, to jest ta płoza, która się zgięła i tutaj oderwała nam się końcówka, tutaj widzicie, był spaw, także wcześniej już było to spawane. Brakuje tutaj tej płozy, którą tutaj widzicie, ale całe szczęście udało nam się ją znaleźć na polu.
Także wystarczy tylko wyprostować tą jedną płozę, dospawać tą przednią końcówkę i maszyna będzie gotowa do pracy. Tak więc w sumie nie mamy za dużo pracy, żeby przygotować maszyny do sadzenia ziemniaków. Wracając do tematu, jak sadzimy ziemniaki, to rozpoczynamy najpierw pracę tą maszyną, robimy tak zwane kopce, później dopiero idzie separator kamieni, separator ziemi, który separuje nam ziemię, ładnie odsiewa, odrzuca kamienie oraz duże bryły pod koło i na samym końcu idzie sadzarka, ta, którą Wam wcześniej pokazywałem, GL42B. Będziemy tą sadzarką sadzić w tym roku pierwszy raz. Nigdy nie sadziliśmy sadzarką strukturalną. Zdecydowaliśmy się na taki zakup z tego powodu, że dosyć często mamy sadzeniaki o różnym kalibrze. Tak więc możemy sadzić sadzarką strukturalną różne kalibraże. Nieważne, czy to są grube ziemniaki, czy drobne. Ona praktycznie sadzi wszystko. No ale zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu około 20 kwietnia. Jak rozpoczniemy sadzenie, na pewno będę Was informował i będę pokazywał, jak to u nas w praktyce wygląda. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W przyszłym tygodniu zrobię dla Was oprowadzenie po gospodarstwie. Tutaj jestem na drugiej działce. Gospodarstwo w sumie znajduje się tam dalej, gdzie widzicie te silosy. Tam jest gospodarstwo, tutaj za ciągnikiem mieszkają moi rodzice, a ja mieszkam tutaj za płotem. Także gdzieś tam za tydzień zrobimy oprowadzenie po gospodarstwie. A dlatego tak długo zwlekałem z oprowadzeniem po gospodarstwie z tego powodu, że jak dobrze wiecie, odśnieżamy również w zimę zakłady. Nasze ciągniki są na zakładach. Mamy umowy podpisane do końca marca. Także 1 kwietnia będziemy mogli z powrotem ciągniki zabierać na gospodarstwo. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Siemanko.